tym roku gmina zrezygnowała niemal z wszystkich większych imprez, jednak kilka postanowiła zorganizować. Jedną z nich jest drugi festiwal wczesnośredniowieczny w Budzistowie. Jest to o tyle dla nas istotne, że na pierwszy się pojawiło bardzo fajnych osób, zespołów, tych rekonstruktorów średniowiecza, wiele. I liczymy na to, że oni będą w tym roku i nie chcielibyśmy ich na przyszły rok stracić po prostu. Stąd też doszliśmy do wniosku, że tutaj zwłaszcza przy tak dużym zaangażowaniu i naszego muzeum i fundacji, stowarzyszenia, którą tutaj Państwo reprezentują i powiedzą wtedy bardzo dokładnie, mam nadzieję, czego się tam spodziewać. Mają wprawę, wiedzą jak to zrobić, także myśmy, szczerze powiem, tak troszeczkę zdali się na to, co Państwo potrafią. Poprzednia edycja wydarzenia spotkała się z dobrym odzewem w środowisku odtwórców historycznych z całej Polski. Choć w tym roku jesteśmy ograniczeni obostrzeniami, to mimo wszystko stwarzają one szanse dla pokazania trochę innego obrazu historii. Tak jak w zeszłym roku pokazywaliśmy przede wszystkim siłę militarną Bolesława Chrobrego i Bolesława Krzywoustego, tak w tym roku pokażemy Podgrodzia. Czyli to miejsce, gdzie żyli rzemieślnicy, to gdzie zdobywało się jedzenie, gdzie produkowało się różnego rodzaju przedmioty i również Podgrodzia to te miejsce, które były w szczególnej uwadze Bolesława Krzywoustego w czasach, kiedy próbował Kołobrzeg zdobywać. On dwukrotnie udało mu się jedynie spalić Podgrodzia, dopiero za trzecim razem skutecznie zajął gród. Będziemy więc mieli reprezentację rzemieślników z kilku stron naszego kraju. Pokażemy te główne rzemiosła, które funkcjonowały tutaj, więc będą i solnicy, będzie garncarz, będzie rybak myśliwy, cieśla, snycerz bardzo ciekawy, prezentujący w zasadzie jedno stanowisko archeologiczne. Będą też wojownicy, choć nie odbędzie się taka bitwa jak w ubiegłym roku. Będą to bardziej różnego rodzaju formy treningowe. Dzięki temu przez cały dzień coś będzie się działo w obozowisku wojowników. Mamy zaplanowany również panel ekspercki. Na dzień dzisiejszy mogę potwierdzić, że przyjedzie do nas pan profesor Stanisław Rosik, związany z Uniwersytetem Wrocławskim, szef klubu mediewistów polskich, a również autor znakomitej biografii Bolesława Krzywoustego. Będziemy mieli okazję z panem profesorem porozmawiać o samym Bolesławie Krzywoustym i jego parciu bardzo silnym na Pomorze, w szczególności na Kołobrzeg, a także o tajemnicach związanych z Bolesławem Chrobrym i pierwszymi piastami. Nie zabraknie też solidnej dawki wiedzy przekazanej przez profesjonalistów. Oprócz pokazów, oprócz odtwórstwa historycznego była taka przestrzeń, gdzie na dużym luzie będzie można się wielu ciekawych rzeczy dowiedzieć, także stanowisko dla dzieci będzie stanowisko grupy poszukiwawczo-eksploracyjnej Parsenta, która prowadzi aktualnie w zasadzie działania ratunkowe na terenie Budzistowa. I chcemy też zaprosić do takiego, no powiedziałbym, performance'u, chociaż nie lubię tego słowa. Będziemy wspólnie czytali książkę naszej kołobrzeskiej wspaniałej autorki Elżbiety Herezińskiej, Gra w Kości, która jest osadzona w realiach właśnie przygotowań w zasadzie do stworzenia biskupstwa w Kołobrzegu. To czytanie będzie wspólne. Oznacza to, że będzie stolik, będzie książka, nagłośnienie. Każdy, kto będzie chciał czytać fragment, oczywiście będziemy czytali tak, jak się czyta książkę od początku do końca, będzie mógł to zrobić. My też zaprosimy znanych, bardziej i mniej Kołobrzeżan, ale też naszych gości do tego, żeby tę książkę czytali razem z nami. Ze względu na obowiązujące przepisy oraz wytyczne związane z pandemią COVID-19, cały teren festiwalu zostanie wygrodzony. Aktualnie przepisy nie wskazują nam limitu osób, natomiast my chcemy też, nauczeni doświadczeniem zlotu zimnowojennego, przede wszystkim w pewien sposób regulować przepływ ludzi na terenie naszego pokazu czy obozowiska. Teren będzie wygrodzony, będzie śluza wejściowa i wyjściowa, będą oczywiście zapewnione wszelkie środki związane z dezynfekcją i będziemy przede wszystkim naciskali na to, żeby zachować ten dystans 1,5-metrowy. Kto będzie miał ochotę, bo my możemy tylko o to prosić, czy takie wytyczne gdzieś tam puścić w eter. Oczywiście maseczki bardzo mile widziane. Interakcja z uczestnikami będzie, natomiast będziemy uczulali na to, na co uczulaliśmy również w czasie zlotu zimnowojennego, żeby jednak nie dotykać tych stanowisk i to, co będzie możliwe do oddania w Państwa ręce, to oczywiście oddamy, ale to my będziemy, że tak powiem, o tym decydowali. Drugi festiwal wczesnośredniowieczny odbędzie się 5 i 6 września na terenie dawnego Podgrodzia, Łące przy ulicy Kasztanowej w Budzistowie. Więcej na ten temat w bloku programów po wydarzeniach dnia.